Wydział zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB świętuje w tym roku swoje dziesięciolecie. Uroczyste spotkanie odbyło się w piątek 30 listopada w sali balowej hotelu pod brunatnym jeleniem w Cieszynie. Licznie przybyłych gości, wśród których nie zabrakło samorządowców, partnerów i sympatyków w Akademii, przywitała rektor profesor Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Akademia WSB w Cieszynie ma co świętować. Wydział zamiejscowy, jak podkreśla rektor, rozwija się bardzo prężnie. Osiągnięć sporo, bo ponad 2200 absolwentów studiów inżynierskich, magisterskich, studiów podyplomowych, 4 kierunki kształcenia, 80 specjalności, kilkanaście kierunków studiów podyplomowych, ale przede wszystkim to, co szczególne dla tego Wydziału Cieszyńskiego, to działania w zakresie naukowo-badawczym, nowe projekty, Regionalna Inicjatywa Doskonałości, zintegrowane programy rozwoju uczelni, wszystkie takie działania, które mają skutkować doskonałością naukową, dydaktyczną i organizacyjną tego wydziału. No i przede wszystkim przejście na tą Akademię WSB. Niewątpliwie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora pozwoliły uczelni na zmianę nazwy, osiągnięcie statutu Akademii WSB. Jeżeli chodzi o uprawnienia akademickie w całej Polsce, w sektorze niepublicznym, to posiadane przez tę uczelnię uprawnienia sytuują ją na 3. miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. To wielki sukces, duże wyzwania, ale jednocześnie mnóstwo pokory, aby sprostać tym nowym wyzwaniom, jakie niesie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jesteście taką marką rozpoznawalną tutaj na terenie powiatu cieszyńskiego. To taka duma, że udało się? Tak, ale myślę też, że zasługą tego, że ten wydział zamiejscowy właśnie w Cieszynie rozwija się doskonale, bo nowy rok akademicki, studiuje w nowym roku akademickim prawie 1300 studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, to zasługa całej społeczności wspierającej nasz wydział, ale jednocześnie też doceniających dużą jakość i wartość tego kształcenia. Podstawowym wyróżnikiem oferowanego tutaj na Wydziale Kształcenia jest kształcenie praktyczne w ramach studiów stacjonarnych, dziennych. Proponujemy system 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Przez te 2 dni przygotowujemy naszych studentów do wejścia na rynek pracy, znajdujemy im pracodawcę zgodnego z ich kierunkiem czy też specjalnością kształcenia. To angażowanie w proces dydaktyczny praktyków, to wizyty studyjne w trakcie studiów, to wreszcie realizowanie części zajęć w realnych warunkach pracy, właśnie w instytucjach współpracujących z nami, ale to jednocześnie konsekwentne realizowanie głównej idei uczelni, tworzenia miejsca przyjaznego dla różnych grup interesariuszy, korzystanie z doświadczenia tych osób pobierających u nas kształcenie, zarządzanie wręcz doświadczeniem naszych studentów poprzez wykorzystywanie ich jako współtwórców oferty, którą proponujemy. Dziesięciolecie Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie było znakomitą okazją do podziękowania partnerom i sympatykom Wydziału. Jubileuszowe złote medale z rąk rektora Akademii WSB otrzymało blisko 30 osób. Jubileusz dziesięciolecia połączono z uroczystą inauguracją Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB w Cieszynie. Projekt realizowany jest pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Podczas gali Jarosław Gowin został uhonorowany nagrodą edukatora. Ważnym punktem było podpisanie listu intencyjnego o współpracy Instytutu z 2 strategicznymi partnerami naukowymi, Komisją do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich, działającą przy katowickim oddziale Polskiej Akademii Nauk oraz siecią Euroinstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego z siedzibą w Cieszynie. Podpisy pod listem intencyjnym złożyli Wojciech Świątkiewicz, Janusz Pierzyna, Bogdan Kasperek oraz Joanna Kurowska-Pysz. Sensem
funkcjonowania uczelni wyższej w regionie jest to, aby działać zgodnie z potrzebami naszego najbliższego otoczenia, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. I temu właśnie ma służyć działalność tego instytutu. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, jesteśmy na pograniczu polsko-czesko-słowackim, gdzie naszym naturalnym kierunkiem działań powinna być właśnie współpraca z sąsiadami z Czech i Słowacji, a tę współpracę trzeba potrafić aranżować, rozwijać, realizować w projektach i w różnego typu przedsięwzięciach. Pracownicy akademickie, osoby, które naukowo zajmują się zagadnieniami współpracy, mogą również i powinny nawet swoje rozważania naukowe przenosić na grunt bardziej praktyczny, czyli doradzać, inspirować, motywować samorządy do podejmowania konkretnych działań, konkretnych projektów, które mają służyć społecznościom lokalnym. Badamy różne obszary współpracy transgranicznej, od kultury, przez edukację, przedsiębiorczość, rozwój lokalny i staramy się znajdować takie obszary współpracy, które mogą być szczególnie wartościowe i potrzebne, na przykład dla Cieszyna, czeskiego Cieszyna, dla gmin, które są zlokalizowane bardzo blisko granicy polsko-czeskiej, ale również granicy polsko-słowackiej. Ta nasza działalność ma zarówno wymiar naukowy, ponieważ publikujemy te wyniki badań w bardzo prestiżowych, liczących się wydawnictwach i żurnalach naukowych, ale także ma wymiar taki lokalny, pragmatyczny, ponieważ na co dzień uczestniczymy w różnego typu projektach, które realizują właśnie samorządy, organizacje i jesteśmy elementem tego projektu. Wnosimy tam nasz potencjał, wnosimy tam naszą wiedzę, a przede wszystkim inspirujemy do współpracy. Po uroczystym odsłonięciu tablicy inaugurującej działalność Instytutu, podziękowaniach oraz wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł czas na część artystyczną. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.